Witam Was bardzo serdecznie. Tu Elżbieta Iron i zapraszam Was na kolejny odcinek z Chris Saints Row. Ostatnio wczoraj był krótszy odcinek, no bo wiecie, wolę nie przedłużać. Nie mam czasu kiedy siąść, żeby sobie porobić te wszystkie zadania, niestety, no ale w najbliższym czasie pewnie mi się uda. Może. Więc no wszyscy na pokład. I tyle w temacie. Czekam, gdzie mogę ten. No, specjalnie, żebym się teleportowała, bo jak zaczniecie misję, no to potem musicie jechać tam. Nie możecie się teleportować. We got the name, we got the space, we got the logo, we got the employees. And we got the fucking money. Yeah! Which means there's one thing left to do. How do we make a statement? Well, we just robbed a money train and killed Sergio in a particularly horrific fashion. Oh, so you ripped out Sergio's heart. I was there for moral support. It doesn't matter, because word on the street is that the Nawali was a one-man wrecking crew. The Saints didn't get any shine from the heist. So, we're gonna need something that establishes us as an institution. All right, so we need to do something that says, we're not going anywhere, come at us. Exactly. We steal the Hummingbird Codex. Marshall wanted to protect it. Panteros and the Idols wanted to steal it, and if it wasn't for that fucking book, we wouldn't have formed the Saints. It should be ours. I like it. How do we do it? I mean, I figured we'd just go in with a bunch of guns and kill the shit out of everybody. But if we want to do some heist movie stuff, I can work with that. Yeah, that's cool. Guns work. Sounds good. No to pakujemy się bronią i no, heja banana, lecimy dawać kodeks, z którego mieliśmy problemy. So the Idols hide their stolen stuff in an abandoned boat shop? Under the boat shop. They've got stash houses all over the city. Chodź, Kevin, bo widzę, że jesteś. Aha, siedzisz już. And it's practically next door to us? I know. Stealing the codex is gonna be the easiest statement we ever made. Zobaczymy, czy to będzie takie łatwe. Ten ukradnięcie tego kodeksu. Ale jak będzie łatwo, no to zobaczymy, ale zaraz coś się zmieni, zaraz marszałem je zjedzą. I skrót. Aha. Ja tylko potrafię takie skróty robić. Idole? Zabij strażników hangaru. Idoli? Psy. Dobra, kto jeszcze tam? O Jezu. O, gdzie? Przecież wszystkich już nie ma. Hey, you neon assholes! We're here to steal back the codex you stole after it was stolen from other people. Dawać kodeks. Ojojoj, dzień dobry. Dawać kodeks. Nie, nie bardzo. I z buta. No, i jakoś tak. O Jezu. Halo, halo. O Jezu. Jest ten cwaniak z tym. O kurde. Ty. No, jakieś, nie wiem, co wam ciekawego dzisiaj powiedzieć. Jakieś plany? Nie mam jakichś planów. Nie wiem, na kiedy w ogóle nagrywam obecnie. Ten odcinek zadebiutuje. Przekonamy się. Ja pewnie policzę i wyjdzie, że nie wiem. Sobota czy coś. Jakiś czwartek, piątek? No, jakoś tak. Jakoś tak pewnie wypada. O kurde.
Fun times. A jeszcze niżej są, dobra. No lecę tamten. No, zdziwisz się. A ty co, zwiesiłeś się? Jakie kurde mają jakieś dzieła sztuki, jakieś faraony, nie faraony pokradzione. Aha, nie będzie jakaś pułapka. No. Ja już widziałam te drzwi, to już wiedziałam, że będzie to podejrzane. Probably. Martial training, martial training. Nice. Those fuckers almost fucked us up. And we better fuck them up twice as much to make our statement. You mean find the codex and bust some serious heads? Fuck. Hells yeah. I don't think the bomb went off. So we did it the fun way. No to chodźcie do mnie. Chodźcie do mnie, zapraszam do piwnicy. Piwnica pełna marzeń. Zależy dla kogo i z czym. Komu to coś zrobiło? Chłopcie granaty. Troszkę wkurzające są te z tymi właśnie. Dostał mnie, tak. Rędy najeżdżę. If the codex isn't here, to gdzie? Where would they have taken it? No właśnie. They just moved the codex. They emptied this whole place. So how do you empty a boathouse? Of course. The collective's yacht. It's like their HQ. Na jacht. But they transferred everything there. Then that's where we're going next. There's some jet skis out back. We can grab one of those. The idols won't shoot at their own jet skis. No przekonamy się, czy nie. Dude, did you just say AF? Yeah, abbreviation. First, we fucking swear all the time. Second, it's only an abbreviation when you text. AF, as fuck, same number of syllables. Okay, fine. This is gonna be an epic statement because that yacht is guarded as fuck. And every last one of them is gonna learn what happens when you try to blow up a saint. Hells yeah! Z buta oczywiście. Otwórz, wyważ. Dwie różne inne rzeczy. Co? Aha. Jeszcze coś koleżkowie przyszli, ale to tak... Przyszli i zeszli. Dobra. Jacht. O Jezu, może nie skać jak to ty zazwyczaj. No właź mi! Czemu nie chcę wejść? Płyń na jacht. A w ogóle z nami jedzie? Aha, nagle się pojawił.
Nie trafię! A po co te są te? Poskaczę sobie z nudów. Coś mi nie idzie. Nie, dobra, nie będę świrować, nie o to chodzi. Nie o to chodzi w tej grze, żeby skakać sobie. O, mamo. Dobre to było. No fajnie, ale coś mi te rampy nie chodzą, znaczy... Nie umie. O, mamo. Gdzie ja jestem? No to tam wzywa kogoś, czegoś. Od kogoś, na coś. Dawać kodeks, bo ja tak chcę. A i tędy nie wejdę. Ej, wejdźcie na ten, chyba że tędy. Tędy mogę. Ale cela mam. Jaki reinforcement? Ty, koleżanko. A ty... Czego? Nie ma wsparcia. A tu co? Wiem, że jeszcze tu ktoś podskakuje. Słyszę kogoś. No nie słyszycie, znaczy widać, nie widać go. Tego kogoś, ale słychać czymś macha ktoś, czymś, nie wiem czym. Nie, szkoda, tam jest ten. Używać tych wybuchowych, tych śmiesznych. Nie warto. Dobra, tutaj. Hey boss, Nina sent me with the chopper. I'll just hover over till you're ready to go. A? No, okej. I'm sorry. Did you think you were safe here? Wyskakiwać. Nie? Oni się bawią po drugiej stronie drzwi. To jakie ciuskie, nie jestem przestraszona. Ani trochę się nie boję. Jak mam się bać? Czy jak mam ci gryźć? No tak średnio. Średnio jesteście ogarnięci. Ja już jak się wkręcę, wiecie, mam jakiś taki w miarę, nie jest to jakiś jeszcze najlepszy sprzęt w grze, jakieś najlepsze bronie, ale jak już mam tak po środku, to już, no... No nie stańcie mi na drodze, bo nie warto. Bo źle się to dla was skończy. Gdzie w ogóle Kevin jest? Ja go nie widzę, on znikł mi. Wcieli mi go. Już... Shit. O, ja cię. Ale tu jest ten. Chyba prawdziwy. Hells yeah! Wysadzamy ich. Let's get this bomb to the bridge. Otwórz. Otworzy. Żegnam. Jeszcze zobaczę, czy czasem nie ma czegoś, ale nie widzę nic. No to macie bombkę. It's hot. Run! Run! We got the code.
Codex planted a bomb and are gonna get away clean on our own helicopter. Now that's a statement. No i pięknie. Aha. No tak. Łatwo miało nie być. No chodźcie. Cwanieczki. Hey Kev, did we just trap ourselves on a boat with a live bomb and a bunch of angry idols? Tak. Aha, w ogóle mnie nikogo nie trafiam teraz. Dobra, jedziemy. Mam jakąś fajną broń. A, mam. Poużywajmy sobie granatnika takiego jak oni mieli. Znaczy mają. No zginiesz, no. Zaraz. No i tyle by cię było. No, nie żyjesz. Zaskoczony? Celność to ja mam zajebistą przez tą bronią. No i tyle. A, jeszcze ty. O-o. O Boże. I droga powrotna. Nie wiem, czemu ja dotknę. Jeśli to było zejście, na łódce można, no ciekawe, ja bym tak nie, nie wytrzymała w takiej pozycji, przecież bym spadła z tej łodzi, no ale spoko. No spoko. Spoko, dam radę. Ratatatatatata. Tu jest jeszcze jakiś cwaniak. O, bliżej się nie dało? Dobra, to łódź można zostawić. Nie, spoko. Ktoś za mną. Gdzie wy jesteście? O Jezu, tak daleko, to ja was nie dostanę. Spoko, ta nasza łódź jest chyba kuloodporna tak troszkę. Dolecicie? Tak. Będą wiosłować tymi łyżeczkami. I dolecą. Nie, trafiłam. A przed nami są. Chaotyczne. Oj, 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 ile was tu jest. No, nasz jest kodeks, spadajcie. No i tyle. Kiedy? Wczoraj. Probably that we were awesome, stole the codex and fucked up Collective HQ? Yeah, I'm sure that was it.
Talk about a goddamn statement. Hells yeah, buddy. Hells yeah. Jej, mamy kodeks. Gdzie mi na... naskoczyć chciałam powiedzieć, ale cmoknąć też. Who messes with the saints? No one! I said, who messes no, zaraz się with ktoś the znajdzie. Saints? No one! You're goddamn right, no one. The saints aren't a flash in the pan. We're here to stay. Nie, nikt się nie pojawi. The four of us founded the Saints, but it belongs to all of us. It belongs to anyone who dreams of making something of themselves and are fucking tired of the world trying to hold them back. Life is hard enough without having to deal with middle managers. Trochę za szybko te napisy lecą. Telling you how to do your job. Without having to deal with assholes who've had every opportunity handed to them, but never had to fucking work for a single one of them. Without being told that your time will come, you just have to wait. Be patient. Well, let me tell you something. We're fucking done waiting. We all did the work. Now it's time for us to reap the benefits. Kev, I think it's time you throw us a hell of a party. Ale jeszcze się doklepujcie. Budynek mam na myśli, doremontujcie. Barbados i Doli. Kodeks. Chcę sobie postawić. Tak dla ozdoby. Dobra, i co mi się tam stegowało? Telefon dzwoni, ktoś do mnie dzwoni. Odbierz, odbierz. Odbierz? Odbierz! Yo! Setting up for the party. The word on the street is the idols are in total disarray now that we've blown up their yacht. The anarchists are in a state of chaos, huh? Who could have seen that coming? Looks like they've mostly gone to ground. For now, anyway. Might be a good time to move in on their turf. No właśnie. Zająć ich teren. Czyli powinnam dostać ten możliwość wybudowania czegoś nowego. Sprawdzimy sobie oczywiście. OS 20 jest maksymalnie? O kurczę, co ja kończę grę za niedługo? Nie. Nie, nie pozwólcie mi kończyć gry jeszcze. Jeszcze, proszę, jeszcze nie. No tu nie mam tego. Muszę sprawdzić właśnie... wiecie tego. Jak to się tego nazywa, tamtego? Stół. O. Tak to się tego, tamtego stół nazywa. Czy mogę coś wybudować nowego? Chciałabym coś wybudować nowego. Oj, Mejkanta. To kogoś żeś zobaczyła. Jak tam ten budynek? Jeszcze nie jest to. No tak mówię, zobaczymy, idziemy zerknąć. Jak tam stół. Jak tam stół. Nasze imperium. Już coś mogę? Chyba nie, ale sprawdzę. Tak, raz, dwa, trzy. Let's pretend. To ciuchy są. Radio Cacts. Wiekłon zablokowany. Cutie Edge. Planet Saints. Też były sklepy. Ale mam zablokowane. Nie mogę zrobić. Ciekawe czemu. A, ukończone. Aha! To ukończone przedsięwzięcia. Może chodzi o skończenie wszystkich tych, wiecie, zadań dla tych, przed tych. No właśnie. Spotkaj się z mistrzem gry. To zero mi brakuje. Okej, okay, dobra, to wiem mniej więcej, bo to chyba właśnie potrzebuję ukończyć tutaj. Tak, dobra, dobra, to teraz będę wiedzieć, o co chodzi. Więc sobie ja to po międzyczasie pokończę i zastanowię się, które. Nie wiem, czy nie zrobię właśnie ten Shady Oaks, bo lubię skakać. Polubię skakać. Ale to brzmi...
I te ciężarówki. Mam już dwie chyba zrobione i potrzebuję zrobić te trzy, więc one gdzieś tam są. To są te. Jeździ się tymi. Takimi ciężarówkami, nie ciężarówkami, ale tymi food truckami, o. Food truckami. Zostały mi trzy na mapie. To jest wesołe, fajne, więc to mi szybko pójdzie. Znaczy, też skończę sobie tam pomału. To jak mówię, na razie nie, więc muszę pokończyć te przedsięwzięcia, ukończone przedsięwzięcia 0 na 2, więc temu mi to nie puszcza. Okej, dobra, przynajmniej się czegoś dowiedziałam. No i znowu krótki odcinek niestety, no bo ten, tak jak mówię, wolę sobie pokończyć osobno, no bo to będzie nudne i tak dalej i raczej to nikogo nie będzie interesować za bardzo. I ewentualnie kupię sobie też jakieś tam ulepszenia do broni. Może mi się uda, ale tak może mi się uda pobawić się z tymi wszystkimi zabawami. No i tyle, muszę popatrzeć, gdzie ja co mam. No nie, no tak jak mówię, skupię się na tych food truckach, czyli coś takiego, takie ten władca food trucków. Muszę pokończyć. Gdzie ja mam najbliższego food trucka? Tu mam. Dzisiaj mam dwa, jeszcze jeden gdzieś powinien być, bo trzy. Chyba, że się pojawi. Lub jeszcze nie widzę, ale powinno być przecież, no nie? No tu mamy jedno władcę food trucków. Tu mamy drugie, a tam potrzebuje trzy, więc no zobaczę zresztą. No. Na następny raz przygotuję na następny odcinek wszystko. Sobie. Dalej popłynęli, chciałabym to pomocno zrobić tą misję. Bo tamto to jest główne. Nie wiem ile w końcu ten... Ile jest dokładnie misji głównych tych. Może sobie też sprawdzę tak. Nie jakoś, żeby spoilerować sobie, żeby schodzić na dane nazwy tych misji, ale mniej więcej ile tam tego jest. No nic, dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach, bo bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się jutro w kolejnym odcinku z gry Saints Row. Dzięki. Cześć.